w 7 odcinku z życia, nie z życia, tylko z rodzinki zastępczej naszej. I teraz tak, nie pamiętam, czy ja wam dom pokazywałam, bo jak można zauważyć, na pierwszy rzut oka przeszedł rewolucję po prostu. Była u nas chyba dekoracyjna Magda Gessler i zrobiła nam rewolucję w domu. Ale chyba jeszcze, chyba nie pokazywałam, bo nawet widzę, że krzesła są niedosunięte. O, proszę. Bo oczywiście nagrywałam dużo wcześniej ten odcinek, ale gra mi się wyłączyła. Kto ogląda wyzwanie biznesowe, to wie, jakie mam problemy z wyłączającą się grą. Jeśli nie oglądacie, to serdecznie zapraszam, polecam. No dobra, a tymczasem, co my tu mamy, bo już też nie kojarzę. Aha, miałam wam pokazać, dobra. Także tak, posprzedawałam wszystko, co się dało, co było już w tym mieszkaniu i pozamieniałam po prostu. I tak się teraz prezentuje nasz salonik. Zmniejszył się bardzo, ale myślę, że im starczy taka wielkość, spokojnie. Tutaj mamy łazienkę małą, która powstała dzięki zmniejszeniu salonu oraz sypialni Nataszy. Proszę bardzo, Natasza ma w końcu swój porządny kąt. I tutaj została nasza duża łazienka. Chociaż właśnie powinnam ją zmniejszyć i chyba tak zrobię następnym razem. A tu jest taka udawana pralka, nie? Żeby coś tam było. Pokój dzieci się zmienił bardzo, jak widać. Myślę, że jest teraz bardzo uroczy. Psy urocy. No i kuchnia nasza. O, zawsze mi się to robi. Ja nie wiem, czemu mi się tak robi, że mi się te meble odłączają od siebie. To jest bardzo irytujące. Tutaj jest takie miejsce. Ni to salon, ni to przedpokój. Takie przejściowe, dałam tutaj choinkę, chociaż widzę, że już mamy wiosnę. Hem. No tak, bo ja tutaj, wiecie co, gram na tym save'ie, gram i właśnie ten własny biznes z Beatą i Nataszą, dlatego czas tutaj płynie, jeśli chodzi o zimę i tak dalej. Dlatego będę miałam to ustawić właśnie, żeby była zima cały czas, ale to się zmieni. Udawajmy, że nadal zima. I został tutaj pokój Adriana. Taki dosyć prosty, schludny. Za bardzo jeszcze nie wiedziałam, co mu tam pokazać. Co się stało temu misiowi? Misio zczarniał, trudno się mówi. No i tak, Berenka dzisiaj ma swoje urodziny prawdopodobnie. Bo został jeden dzień, to chyba dzisiaj o 18, tak mi się wydaje. Także na to będziemy sobie czekać. Ona już chyba wszystko umie, z tego co pamiętam. Nauczyłam ją w poprzednim odcinku, prawda? Zgadza się. Czyli mamy zdolne, piękne, szczęśliwe dziecko. Lepiej być nie może. Adam jest w szkole. A ty, kochanieńka, weź ty przede wszystkim, weź się ubierz. Idź zarabiać pieniądze. Czy ty widzisz, ile mam pieniędzy? Nie widzisz. Chyba. Trzeba zarabiać pieniądze. Bo wszystko poszło na remont. A mi bardzo zależy, żeby w końcu im kupić nowe ubrania. Nataszy i dzieciom. Żeby jakoś się prezentowali fajnie. Czy ty się bawisz kiblem? Nie, już myślałam. Nasza mała Bereniczka. Ale fajnie. Udało ci się klocki wsadzić, tak. No i tak będę musiała tutaj też często zapisywać, bo zaczynanie w kółko od nowa coś to jest naprawdę katorga. Maluj, maluj, kochaninka. Aha, i mamy zmienić to pragnienie życiowe, tak. To się też tym za chwilę zajmę. Czy ja włączyłam sobie tutaj zegarek? Nie włączyłam. Muszę pilnować czasu, żeby odcinki nie były za długie. Okej, zapisałam sobie gry i zmieniłam tutaj Nataszy aspiracje, ale co ona tutaj ma, jakieś drzewko ogrodowe? Ogarnij się, kobieto, ty nie masz czasu na ogródek. Co ty masz tu znowu? Dalej masz tu 200 tostów z serem. Ajajajajaj. Będzie męczyć te dzieci tymi tostami z serem. Chyba też jej zmienię tą, ten cel życiowy. No dobra, przyspieszam to troszkę, bo nie będziemy patrzeć, co tu z tego namówię. Ura, ten tydzień był wspaniały. Cieszę się, Adrianku. Ura, ten tydzień był dla ciebie wspaniały. Idź się załatw. Czy ty tutaj masz siłę, żeby jeszcze się tam pobawić?
czy ona będzie chciała się z tobą w ogóle bawić. Zobaczymy. Adrian podąża do swojego nowego pokoju. Chyba najlepiej czepnąć lekcji na podłogę zamiast na biurko, bo... No czemu nie? A, bo ty idziesz najpierw siły się, dobra. No dobra. Długo jeszcze? Długo jeszcze? Już mu się pokazywały te... Baw się na kółku i uczy się na wieliczanki, no dobra. Ona jest zmęczona tam. To nie. Muszę do końca, Natasza. Adrian musi czuć większe zainteresowanie. Ups. Ups, no tak, bo ma słabe towarzystwo. Ale Natasza też już jest w opakowanym stanie. Jojojoj, stop z tym wszystkim. Zaraz, bo ja tutaj w ogóle nie spojrzana i... pewnie nie. Nie kupiłam nocnika. O no, dlatego ona... Dlatego jej się chce tak siusiać, bo nie miała gdzie się wysiusiać. No tak. W zwierzęcych rzeczach na pewno będzie nocnik dla dzieci. Stać mi na niego? Stać jakoś. Jakoś mi stać. O, z tej strony chyba muszę dać, bo tam nie przeszkadzał. Bereniczko, zrób jeszcze siusiu. A potem mamusia cię wsadzi do łóżeczka. Ale nie, ona już nie jest platynowa, ale jest złota, to chociaż tyle dobrze, nie? No trudno, muszę do końca. Czy to się zepsuło? Się zepsuło. Coś ten koniec nie działa. Trudno, to może drugiego. Co się dzieje? No. A ty proszę cię skończ ten obraz. I będziemy mogli dalej działać. O, on może sobie spać. To jak się obudzi, to się nim zajmiemy. A mam nadzieję, że Natasza w tym czasie skończy w końcu ten obraz. Dajesz, dziewczyno, dajesz. Pieniędzy nam trzeba, bo jeszcze przecież musimy adoptować kolejne dziecko. O, 600 to nie jest źle. No nie ma spania w dzień, Natasza. Ty masz tutaj rodzinę, masz się czym zajmować. Mogłabyś podać obiad. Makaron z serem. Czy ta mała nie powinna mieć już rodzin? No właśnie. Ale śpi to pewnie dlatego nic ten. Adrian jest platynowy, szczęśliwy, także najlepiej. Co tam gotujesz? Makaronik z serem. Obiad podany. O Jezus, ty jesteś najedzony. No nie, ale to przecież sobie posiedzieć z mamą. Posiedzieć to przy okazji sobie pogadać, nie? Po prostu. I tyle. Od razu mu się towarzystwo podniesie. Oj, chyba wstała mała. Zaraz będzie krzyczeć. Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Już ją opuściłam! Mamo! Mamo! O, jaka miękka. Chyba zmienię te łóżeczka na ten taki zestaw, co mam fajny. Gdzie właśnie można się bawić tymi wiszącymi niemowlatki, mogą się tym bawić. Natasza, szybciej, bo tam dziecko ci płacze. Adrianko, poprawiłeś sobie to wszystko? Nie chcesz rozmawiać z mamą? No dobrze. No i co, musisz ją wykąpać. Natasza, jedz szybciej. Dziecko ci śmierdzi. Pani tu nie ma. Ani tu? Jak ja to zrobię? Czemu tu nie ma wanny? Tak jak okienka, nie wstawiam żadnej wanny. O, ludzie, a ja nie mogę inaczej umyć. A mogę... Nie mogę zmienić trochę. Czy ciebie coś boli? Nie ma spania, powiedziałam. Trzeba się dziećmi zajmować. Jest. Jeszcze ją musisz nakarmić.
myślałam, że będę mieć urodziny. Ale coś chyba nie pukło. Proszę jej dać jeść, a potem odłożyć to wszystko. Żeby się nie zepsuło. Co to jest? To jest tylko ta ustawa. Proszę bardzo, malinka. Słuchaj. Możesz z nim porozmawiać. Zmagaj uprzejmość. Zmagaj. Nic już nie zmagaj, bo tam są same negatywne rzeczy. Więcej obejmij przyjaźnie. Czy ty mi dorastasz? Ty mi dorastasz. Ale masz kiece. Po prostu wow. Weronika to już dziecko. Zacnie. I od razu się wzięła za sprzątanie. On też zresztą. Przestań iść do jego łóżka, dobra. Położymy mu spać. Już jest 23. O rany. A jest piątek, no to spoko. Dzieci, nie muszę gonić dzieciaków. Proszę ten prysznic. Aha, no tak, Berenica bardzo spała z małą. Muszę przestawić tą wszystko, bo już pamiętam, że ta szafka źle stała. Tak, pamiętam to z poprzedniego nagrania, które mi się wyłączyło. Co się stało z tym prysznicem? Jeszcze raz mi pokaż. Do ściana, dobra. O, same problemy. Teraz? Cieszę się bardzo. Musisz sobie podnieść relację z bratem. Jak tylko wyjdzie z kibelka. Środek noca, dzieciaki, na pewno kurczę, ale tak być może. Mama odsypia. Niech śpi w kimorze, bo nie lubię, bierzemy kolejne dziecko. Pokaż się. Trzeba, zmieniłabym ci fryzurkę. Chociaż... Bo ubranek to jeszcze nie mam żadnych, to może jej zmienię właśnie włoski najpierw. Idziesz? Chodź. Tak się prezentuje nasza Berenika. Zrobiła mi takiego wysokiego warkocza. I tak oto wygląda. I nawet jej się podoba. Chodź tutaj do brata. Brat, co robisz? Już chcesz tam hałasować. Weźcie troszkę sobie, podnieście relacje. Najpierw musicie już troszkę pogadać. Wy macie po prostu zero. Hobby nauka. Świetne hobby. Nadajcie sobie troszkę. Jakiś dowcip. Zobaczę, walcz, kurczę, już walcz. Brat z siostrą muszą się lubić, żeby się razem bawić, nie wiem. O, ile w ogóle ma dni? On ma jeszcze 4 dni. I teraz ty troszkę. Pogadamy. Już macie takie relacje! To ona ma z nim takie, on ma z nią wysokie. Bez sensu. Czy Berenika nie będzie chciała się bawić z Adrianem? Dobra, ja myślę, że pora, żeby iść spać. Jeśli da radę, to idź spać do mamy. A ty idź spać do siebie. Bo już jest późno. Wiem, że jest weekend, ale bez przesady. Są za młodzi, żeby siedzieć kurczę do 3 rano. No to niech one sobie tutaj śpiocharą. Zrobię chwilę przerwy, zapiszę sobie grę i wrócę, jak się obudzą. O nie, złodziej! Nie wiem, czy dałam alarm. Czy to możliwe, że nie dałam alarmu? Nie dałam alarmu! Berenika, masz telefon? Powiedz, że masz komórkę. Nie masz. O nie, 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 nie! Zadzwoń po pomoc. Kto będzie pierwszy?
wstawać, kto będzie pierwszy? Bereniko, nie, tylko nie zabieraj dzieciom nic. No ty, Gauganie, jak śmiesz zabierać maskotki moim dzieciom. Nie wyjdziesz stąd. Łap go. Ożeż ty. No nie. Jak mogłam zapomnieć o alarmie? Już cię czas. Proszę, łap go. No nie. Żartujesz sobie, Anastazy. Co z ciebie za policjant? A idź w cholerę. Jest mi teraz smutno. Ta. Idź. Teraz muszę zarabiać pieniądze, żeby to wszystko odkupić. Jestem załamana po prostu. No co zrobić? Chyba na tym skończę ten odcinek, bo już mi dzwonił mój czasomierz. Tym smutnym akcentem pora kończyć 7 odcinek Rodzinki Zastępczej. Mam nadzieję, że w kolejnym będzie dużo lepiej. Postaram się coś z Nataszą zarobić poza nagraniem i w końcu kupić im jakieś ubranka. Nie mam słów. Zabrał mi fortepian. I misia. Takiego dużego. Tak, to był miś, nie? Chyba tak. Smutek. Trudno. Zapomniałam o alarmie, zaraz go wstawię i więcej się to nie powtórzy. No i już teraz nie dzwoń. Ja im tutaj dałam, ale by było. No dobra. To słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.